minut na to. Bardzo proszę. Ja jestem pierwsza. Dzień dobry Państwu, Teresa Garland. Ja publikuję moje artykuły na stronie internetowej akademiapolityczna.wordpress.com. W związku z tą książką mam pytanie, bo Pan poruszył bardzo ważny temat odnośnie prawa naturalnego i teraz należy, ja zresztą mam tutaj nawet, rozdam potem ulotki odnośnie prawa naturalnego, odnośnie koncepcji państwa na prawie naturalnym. I teraz chodzi o to, że w tej wielkiej polityce, tej geopolityce powiedzmy, tutaj jakby są kwestie, które nie są poruszane. Prawo naturalne to według mnie jest to jakby bardzo ważna rzecz, istotna. I teraz jak Pan widzi, czy w przyszłości jest szansa, żeby właśnie zacząć jakby tą geopolitykę w jakiś sposób jakby włożyć po prostu to prawo naturalne w tą geopolitykę, bo w tej chwili to właśnie za pomocą tego prawa, tak naprawdę bezprawia, to są unicestwiane całe narody. Więc tutaj to jest ta kwestia, jak po prostu ten autor w tej kwestii, czy on jakoś tutaj nawiązuje do tego i czy jakieś wskazówki? On tutaj akurat tej kwestii nie porusza, natomiast w ogóle o powadze tej faktu prawa naturalnego, gdy byli zbrodniarze wojenni sądzeni w Norymberdze, z tego co wiem, oni byli sądzeni bezpośrednio przez sędziów, bezpośrednio w oparciu o prawo naturalne, czyli nie było jakichś konkretnych ustaw, tylko bezpośrednio w oparciu o prawo naturalne, czyli jest to coś, co istnieje w filozofii prawa. Tylko problem jest taki, że jeżeli państwo przyjmie to jako, że prawo naturalne jest nadrzędne nad prawem państwowym, to automatycznie okaże się, że wiele ustaw, które obowiązują w danym kraju, są bezprawne, dlatego że prawo naturalne mówi, że jest poszanowanie prawa własności, a więc w momencie, kiedy podatki są zbyt wysokie, jest gwałcone prawo naturalne, tak? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli na przykład jest monopol państwa na zasadzie edukacji, to też jest prawo naturalne pogwałcone, dlatego że to rodzice mają pierwszeństwo wychowania i dopiero jeżeli się okazuje, że rodzice z jakichś punktów, powodów patologicznych sobie nie dają rady, to wtedy państwo może przyjąć ich obowiązek, ale obowiązek wychowania spoczywa na rodzicach, co oznacza, że jeżeli państwo dotuje edukację, bo rodziny nie są w stanie tego pokryć, to rozwiązanie, które jest najbardziej zgodne z prawem naturalnym, jest bon edukacyjny, dlatego że to rodzic wtedy wybiera sobie szkołę, do której chce posłać swoje dziecko, zgodnie na przykład ze swoim wyznaniem, przekonaniami i wtedy mamy prawo naturalne, które jest najbardziej szanowane. Jeżeli natomiast jest przede wszystkim edukacja publiczna, państwowa, a rodzic, który chciałby wysłać dziecko do szkoły prywatnej, musi z tego powodu ponosić dodatkowe koszty, czyli jego pieniądze idą na monopol państwowy, a nie może ich wykorzystać, wysyłając dziecko do szkoły prywatnej, to wtedy można powiedzieć, że to prawo naturalne jest już na tym uszczerbku. Czyli prawo naturalne przede wszystkim dokonało pewnej rewolucji w ustroju państwa, czy też w życiu naszym na co dzień, na płaszczyźnie narodowej i w myśl tego też byśmy sobie zdali sprawę, że owszem, mamy prawo zawierać sojusze międzynarodowe, natomiast nie mamy prawa się wyzbyć naszej suwerenności, dlatego że państwo bez suwerenności nie jest państwem tak naprawdę. No już pomijam fakt, że to jest kwestia godności, że skoro nasi przodkowie przerywali krew za suwerenność, to dobrze można było się poddać już w 1939 roku albo w ogóle w 18 roku nic nie robić. Bo zresztą, proszę Państwa, no, ekonomicznie to kto wie, może nawet lepiej by Polska wyglądała, gdybyśmy się nie odrodzili w 18 roku. Kto wie, być może pod rządami Austrii tutaj byśmy bardziej rozkwitli. Przecież Austria pozostawiła po sobie jakiś tam szereg budowli, Lwów czy Uniwersytet Lwowski przecież miał się dobrze, Uniwersytet Jagielloński również. Może z punktu widzenia ekonomicznego nasza suwerenność nie przyniosła nam tyle pożytku, co by było, gdybyśmy byli nadal pod zaborami, ale jest jeszcze kwestia godności i tak dalej, więc to... Ale myślę, że prawo naturalne nie tyle ma się co do geopolityki, co do przede wszystkim ustroju danego państwa i ustaw danego państwa i w oparciu o to się też prowadzi politykę geopolityczną. Tak, geopolitykę, czyli politykę zagraniczną w oparciu o uwarunkowania, złoża, obecne siły, ale przede wszystkim prawo naturalne dokonałoby rewolucji na płaszczyźnie narodowej. Jak pan poseł Jacek Wilk w różnych debatach ostatnio podnosił, już parę tygodni temu, podnosił kwestię bonu edukacyjnego, powiedziałem, panie pośle, proszę mówić o prawie naturalnym, że to jest najlepszy sposób wypełnienia prawa naturalnego, bo ludzie boją się rzeczy, których nie znają. A jeżeli zaczniemy mówić, że to jest naturalne, czyli ja myślę, że to jest nasze też zadanie, przyzwyczajenie ludzi do mówienia, to jest zgodne z prawem naturalnym, to jest niezgodne z prawem naturalnym.
socjalizm jest niezgodny z prawem naturalnym, pewne zapomogi mogą być, ale socjalizm jako taki jest niezgodny z prawem naturalnym, dlatego że prawo naturalne jest oparte o prawo własności. Socjalizm jest oparty o negację prawa własności. Co oznacza, że jeżeli szukamy system zapomóg, musimy go szukać w taki sposób, aby nie gwałcić prawa naturalnego. I przyzwyczajmy samych siebie do tego pojęcia i używajmy go, zwłaszcza, że w cudzysłowie nasi przeciwnicy, czyli osoby, które z nami się nie przeszkadzają, no wtedy są w takiej sytuacji, że muszę powiedzieć albo, że nie istnieje coś takiego jak natura rzeczy, co jest totalną głupotą, bo przecież fizyka na przykład, co bada innego jak niż natura rzeczy. Jeżeli badamy prawa, medycyna, fizyka, chemia, jeżeli istnieją jakieś prawa, to dlatego, że istnieje jakiś podmiot, który ma te prawa, jakaś natura, gdzie te prawa są właściwościami, tak? Ciało ludzkie reaguje odpowiednio na lekarstwo, bo takie ma prawa. I tak samo jak są prawa fizyczne, tak samo mogą być i prawa polityczne, i prawa moralne i tak dalej, bo są ciała nie tylko fizyczne, ale są też ciała moralne, zbiór pewnych osób. I państwo jest tego rodzaju tworem, ciałem moralnym, dlatego ma swoje naturalne prawa, bo człowiek w sposób naturalny żyje w sposób społeczeństwie zorganizowanym. Państwo jest społeczeństwem zorganizowanym, do którego człowiek dąży naturalnie. Gdziekolwiek jest, można być pustelnikiem, można odejść do kamedów, ale żeby odejść do kamedów, najpierw musi mamusia wychować, nauczyć języka, człowiek musi dorosnąć, dopiero później może iść, zostać pustelnikiem, czyli najpierw musi zostać wychowany przez społeczeństwo. Człowiek bez społeczeństwa nawet by nie nauczył się języka. Jeżeli zostawimy dziecko w stadzie wilków, może te wilki się nim zaopiekują, ale będzie później po prostu jęczał, wył i nie nauczy się języka. Więc jeżeli ktoś mówi, że społeczeństwo jest do niczego niepotrzebne, to jest fałsz, bo nawet języka by nie miał. Język to jest coś, co zawdzięczamy i wiele innych rzeczy. Więc przyzwyczajmy się do tego pojęcia. I bo to jest śmiercionośna broń w dyskusjach politycznych. Czy to jest oparte o prawo naturalne, czy nie. I prawdopodobnie podejrzewam, że 80% unijnego ustawodawstwa można by wyrzucić do kosza. Tak. A ponieważ 80% polskiego ustawodawstwa to jest ustawodawstwo unijne i wracamy do pewnego rodzaju świeższego powietrza. Wiadomo, że jest, bo to łatwo powiedzieć prawo naturalne, ale trzeba pewne rzeczy określić. Tak. Bo prawo naturalne nie jest zdeterminowane. Jest, w filozofii politycznej rozróżniamy trzy warstwy. Prawo naturalne, prawo narodów cywilizowanych, czyli jus naturae, jus gentium, prawo narodów cywilizowanych, dlatego że, dlaczego to jest ciekawa kwestia? Bo to, co jest powszechnie przyjmowane przez narody cywilizowane, jest wskaźnikiem tego, co jest naturalne. No i ostatnia wersja to jest prawo stanowione, tak? Czyli inny jest system karny w Polsce, inny w Niemczech, inny w Stanach Zjednoczonych, to już zależy od pewnych obyczajów i tak dalej, i tak dalej. Albo jeszcze inne takie ważne kwestie, że kiedyś się przyjmowało, że obyczaj ma ważność prawa, dlatego że coś, co jest obyczajem społeczeństwem, jest wyrazem pewnego rozumu i jeżeli coś jest powtarzane przez ludzi na przestrzeni dekad czy wieków, ma to w związku z tym po prostu literę prawa, mimo że nie jest spisane. Pani miała pytanie.